13 stycznia 2015 roku na scenie Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury wystawione zostało widowisko jasełkowe. Mieszkańcy miasta mieli już możliwość oglądania fragmentu widowiska, tak zwanej sceny z Herodem, którą zaprezentowano na Międzyrzeckim Zamku podczas Święta Trzech Króli w dniu 6 stycznia. Na zamku zgromadziło się wtedy około 2000 osób, a przedstawienie nagrodzono gromkimi brawami. Zasnęły owieczki przy górskim szałasie, a ta moja jedna jeszcze na wypasie, jeszcze dzwoni dzwonkiem na modrystą rzeczce, jeszcze chce się bawić, jeszcze zasnąć nie chce. Owco moja, owco, owieczko kudłata, zaśnij, że zaśnij, bo nas krzyczy tata. Nie kołysz, nie kołysz tą rzeczką wodą, bo się zbudzą wilki i do lasu porną. Przyjdą wilki z lasu, do szałasu wpadną, zabiorą dzwoneczek i w tą rzeczkę jedwabną. Zabiorą, zabiorą owieczkę kudłatą, a ja będę płakał przez całuszkie lato. A jak ci ptaszka na pociebie wystrzyga, też będziesz płakał? Też, co mi tam po ptakach z lipowego drewna, kiedy mi się przyjdzie z owieczką pożegnać? Co mi tam po piórach, co mi tam po ptakach, przez całuszkie lato będę po niej płakał. Dobrze mówi, dla Jucha są ważniejsze niż ptak. No niby tak, ale co tak, to tak. No to idź, Juchasie, prześpij się w szałasie, a to twoja owca niech się już nie pasie. I weź sobie jabłko na drogę. Inscenizację przygotowali pedagodzy i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Szarych Szeregów w Międzyrzeczu, która w naszym mieście działa już od 60 lat. W szkole, oprócz nauki, uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania matematyczne, polonistyczne, sportowe, plastyczne, przyrodnicze, informatyczne i szachowe. Działają tu także koła zainteresowań, w których dzieci mają możliwość doskonalenia swoich talentów w zespołach. Tanecznym Rytmiks i zespole muzyki dawnej Antiquo More. Przy szkole działa również drużyna harcerska i zuchowa. Żeby chociaż ucho. Masz, jabłko, powiedz. Idź ty z tym jabłkiem, bo dam ci w czapkę. Jak ty mnie w czapkę, to ja cię w ucho. Jak cię dopadnę, gdzie w jakim kącie, to wylądujesz aż na giewoncie. A ty na rysach. A ty w Beskidzie. Cicho, chłopaki, bo baca idzie. Co to za kłótnie? Nie w smaku jabłka. Jabłka to może iść twoja babka. Twoja też jadła. Obaju, obaju. I za to ją właśnie wypędzili z raju. No coś ty. A tak, Bartek dobrze mówi. Nie słyszałeś się Adam i Ewy i Ona już na trzewie? Żyli sobie w raju rajski, żeby odwiedli. Mleczko sobie pili i oszczypki jedli. Ptaki świergały szpaki kwiczone. A skrzydła te były? Tak, jak anioły. Słonko im świeciło, mieli owiec stada. A kto pas ta owca? Wiadomo, że Adam. Ojcze sobie pasał z Panem Bogiem gadał. A Pan Bóg do niego słucha, Adam. W sadzie za płotem mam jabłonkę. Na tej jabłoni jabłka rumiane i złote. Ale ty się nie skuś, niech cię Pan Bóg broni, żeby zerwał tej owoc z tej mojej jabłoni. Choćby sam Lucyfer szeptał ci do ucha. I co, Adam nie posłuchał? Adam Boga słuchał, ale nie wiesz, ośle. Ty diabeł nie może, zaraz bawę pośle. Za węża się przebrał okrutny Lucyfer i mówi, że jabłko lepsze niż oszczypek. Skusił Ewę, a baba jak baba. Dała Adamowi i zrobił się raban. Przyleciał archanioł z wysokiego proga. Adamie, Adamie, grzech nie słuchać Boga. Zamykam przed wami raj na wiek wieków. Idź ze swoim babą na ziemię człowieku. Idź ze swoim babą na ziemskie cierpienie. I czekaj, aż z nieba przyjdzie wybawienie. I tak czekamy lat 4000. A to ci historia, jabłko na jabłonce. Małuś, ocknij na się, nie bierzesz? Strasznie pyszne jabłko. Idź ty, Lucyperze. Ale się nasz wal już przejął tym Adamem. Chodź, dziewczyny idą. Może do nas padną? Zobacz, jakie ładne. Nie spojrzymy ze mną, co mi tam dziewczyny, wszystkie takie same. Bartek, Kuba, Wanek, dorzuć do ogniska. Chodźcie, Małgorzatka z dziewczynami przyszła. Młodych aktorów do widowiska przygotowały panie Ludmiła Gogoc i Teresa Flisikowska, które także osobiście wystąpiły w widowisku, wcielając się w postacie diabła i śmierci.
Obie panie pracują w szkole podstawowej numer 2 i są także opiekunkami szkolnego samorządu oraz młodych artystów. Panie, oprócz przygotowania aktorów, zadbały także o piękne stroje i kostiumy, żeby wszyscy aktorzy mieli w czym wystąpić. Dzięki temu na scenie było naprawdę co podziwiać. Do domu, do matuli pod fartuchy, a chłopaki pod kożuchy. Maluś, a co byś chciał, żeby ci się przyśniło? Raj, żebym ja z Małgorzatką albo i żeby w tym raju było takie wielkie, wielkie drzewo, a na tym drzewie taki wielki, wielki wąż z kiełbasy. I żeby Pan Bóg nie bronił jeść tej kiełbasy. I żebym nareszcie najadł się za wszystkie czasy. A ja bym chciał, żeby przyśniły mi się ptaki. Żeby ptaki przyleciały z wysokiego nieba, żeby dudek stroszył czubek, żeby słowik śpiewał, żeby śpaczek nieboraczek ludzkim głosem mówił, żeby wilki przyfrunęły gile i dzięcioły, żeby wszystkie ptaki miały skrzydła jak anioły. Budzić ich? Nie budź, jeszcze nie trzeba. Jeszcze nie dali nam znaku z nieba. Zobacz, palili ogień na łące. Jabłuszka piekli, jeszcze gorące. Nie rusz, orety, ty to masz talent. Musiałeś sobie usmolić palec? Wytrzyj to zaraz. Tylko nie w skrzydła. A co mam robić, jak nie mam mydła? No dobrze, masz tu chusteczkę.
zbudzić ich? Czekaj, jeszcze chwilę. Jeszcze nam z nieba znaku nie dali. Jeszcze się wielka światłość nie pali. Czekaj na gwiazdę i patrz się w górę. I nie podskubuj anielskich piórek, tylko troszeczkę, garstkę małą. Co, Kuba? Jakoś tak działo. Nakryj się, chłopie, po same uszy i śpij spokojnie. Śnieg zaczął pruszyć. Tylko ci w głowie figle i psoty. Anioł, a ciągle z nim są kłopoty. A ty gdzie znowu? Stój, ani kroku. Pali się światło z obłoków. O jaka luna, o jaka zorza. Przychodzi. Będzie troszeczkę nerwowa. Herod w niej wystąpi oraz Herodowa. Poczekajcie, krzynę, zajrzę za kurtynę. Czy wszystko gotowe? Trzęsą mi się nogi, trzęsie mi się broda. Ujrzałam Heroda. Na tym już zakończył, język mi się plącze z okropnego przestrachu. Czy korona mi już spadła?
Bladek płótno, cicho bądź głową dną. Ale jęczy, sen go jakiś straszny dręczy. Jakbyś tyle zjadł, co on? Gdzie korona? Gdzie mój dron? Gdzie jest pałac? Gdzie dworzanie? Tutaj najjaśniejszy panie. Uff, jesteście! Co za męka? Sen się przyśnił, głowa pęka. Śniło mi się, dajcie kielich. Że koronę zabrać chcieli, że ktoś czyha na mój tron, a kto czyha? Może on! Ja? Przenigdy, nawet we śnie. Ja odetchnąć nawet nie śmiem. Ja cię kocham, wielbię, czczę. Idź do diabła, nudzisz mnie! A za twoją głupią mowę każę zgrozić ci obłowę! A ty co się gapisz, baranie jeden? Skąd po muzykantów, ale już na jednej drodze! Widowisko przygotowane według Wandy Chotomskiej nie pozwala widzowi się nudzić. Zaskakuje dynamizmem i elementami humorystycznymi. A muzyczne nawiązania do współczesnych czasów udowadniają, że muzyka nie zna ram czasowych i ograniczeń. Okazuje się, że mając dobry pomysł i koncepcję, można z powodzeniem wkomponować nawet znaną z dyskotek Makarenę w jasełkowe widowisko i nikogo to specjalnie nie razi. Moja mowa, oto idzie Herodowa. Herodzie, Herodzie, co siedzisz na tronie? Chociaż raz do roku pomyśl o żonie. A czego ci brakuje, Herodowo? Może gwiazdki z nieba? Herodzie, Herodzie, gwiazdki mi nie trzeba. Na co Herodowej jakaś gwiazdka z nieba? Może marzysz o niebieskich migdałach? Herodzie, Herodzie, mężu mój królewski, co mi po migdałach, w dodatku niebieskich? Może zachciało ci się ptasiego mleka? Herodzie, Herodzie, nie chcę ja i mleka! Tylko daj pieniądze, bo krawcowa czeka! Co? Krawcowa? Zwariowała Herodowa! Na krawcową nie dała ani grosza! Mamo, masz kwiatek? Herodzie, Herodzie, nie znasz się na modzie! Te suknie już dawno niemodne, Herodzie! Ani grosza, ani kopieki, ani centa! I przestań mi się tu nareszcie pętać! Herodzie, Herodzie, okrutne spoko! Jakem Herodowa mam już ciebie potąd! Zgnęłaś ciebie straszny, masz w kieszeni węża! Jakem Herodowa nie chce cię za męża! Straszny tu wydaje się ciebie decybele! Ale jakem Herod! Tego już za wiele! Kto ma w kieszeni węża? Kto? A to? To co? A ja to wszyscy diabli! Choćbym w jednej sukni miała iść i boso, pójdę z cyrkowcami, gdzie oczy poniosą!
Teatr to także doznania wzrokowe. Tu również nikt nie powinien narzekać. Dzięki umiejętnościom pana Rafała Gojtki, który był odpowiedzialny za realizację światła i dźwięku, widzieliśmy słoneczny dzień i nastrojową noc. W chwilach grozy sceny z ogromnym hukiem rozświetlały błyskawice, a wszystko to razem skutecznie budowało nastrój, doskonale uzupełniając grę aktorów, którzy pomimo młodego wieku nieźle opanowali swoje role i, co ważne, długie teksty. Mama z wozu konią ze. Królu, przyszli jacyś trzej. Po co przyszli? Nie wiem, panie. Podejdź bliżej, ty baranie. A nie mają broni? To. No oni. Niech Bóg broni. Siada wolę, żeby mnie broniła moja gwardia. Niech wejdą. Gwardia czy oni? Oni, a gwardziści z mieczami niech na wszelki wypadek stoją pod drzwiami. W razie czego to... Trzej królowie ze wschodu przyszli do twego ogrodu. Kasper. Melniar. Baltazar. Kto wam drogę wskazał? Gwiazda drogę wskazała, jasny blask nas obudził. Nowy król się narodził, władca świata i ludzi. Nowy król się narodził, zstąpił z niebios na ziemię. Co się wielki wydarzył? Na ludzkości zbawienie. Gwiazda jasna błysnęła, obwieściła nowiny. Więc przyszliśmy za gwiazdą, aż do twojej krainy. Zamach, zamach! Nowy król z tronu chce mnie wysiadać. Ale to się nie uda. A ten król to jaki? Uzbrojony? Pewnie chce mojej korony! Nie, Herodzie, tu władanie nad duszami pozostanie. Jest coś może o tym cudzie? Cóż tam w mieście mówią ludzie? Bajny plotą, aż wstyd słuchać. Coś wleciało mi do ucha. Bajny mówisz? Od nieuki, plotą jakieś banialuki. Coś tam mówią, że w Betlejem kolporują jakieś plotki. Co? Ulotki? Ty chuj cwacie! Dawaj zaraz te ulotki! Proroctwo proroka Michałasza. O domie chwalebny Betlejem, maleńkieś między miastami, ale z tych proroków wyjdzie, bawicie płynąć na dnem. Rosą i ognie płomieniem, przemieni dobro zgospali, dejmie człowieka w nim zejmie, zboczy piekło ocali. Weź coś, Herodzie? A nie, to tylko mi tak w brzuchu burczy. Panowie, zapraszam was na ucztę. Puchary stoją puste, więc wina się naleje. Daremna strata czasu. Idziemy do Betlejem. Idziecie? No to trudno. A ja tu sprawię ucztę. A ja tu sprawię ucztę i nieźle się zabawię. Ty oszlety kretynie! Pisma proroctwa, plotki, ulotki, Betlejem, cuda! Cudu chcą mnie wysiadać! I co tam stoisz jak słup? Mrówkę słyszysz, mrów! Tak, ja zaraz, ja na jednej nocy skoczę do Betlejem i zobaczę, co tam się dzieje. Co? Nie słyszę, mówię wyraźnie. Trzeba sprawić krwawą łaźnię. Trzeba zabić wszystkie dzieci, co w Betlejem urodzone, żeby żadne nie sięgnęło po doberło i koronę. Nikt ci tronu nie odbierze. Dobrze mówisz, Lucyferze. Ja nikogo się nie boję. Co jest moje, będzie moje. A podpiszesz się pod tym wszystkim? Jasne, że tak, z najwyższą chęcią i w dodatku z pieczęcią. To chodź ze mną!
załatwione. Tron zostanie twoim tronem. Nie ma dzieci w żadnym domu. Bartek
Bardzo niegodny wieczorek. Małgorzatka Zuzanna Wajman. Dziewczyny, akrobatki i tancerki. Natalia Baranek. Zuzanna Lis. Kaja Jeryś. Weronika Nakonieczka. Zofia Szeremet. Oliwia Wykluczuk. Anioł, mały pierwszy. Natalia Kowalczyk. Anioł, mały drugi. Michalina Piątyszek. Anioł duży. Emilia Rozwadowska. Król Herod. Jakub Radkiewicz. Królowa Herodowa. Katarzyna Pawłowska. Poranik pierwszy. Jędrzej Klimaszewski. Dworzanin drugi, Jakub Litwin. Król Kasper, Sebastian Sierwin. Król Balcazar, Jakub Baraniecki. Król Melchior, Dawid Dalidowski. Diabeł, pani Ludmiła Bogoc. Pani Teresa Fisikowska. Dobra, to Regina Klimaszewska. Zapraszamy na scenę panią dyrektor Katarzynę Dymel. Panią Zofię Kacprowicz. Panią Marcelinę Dalidowską. Pana Tomasza Zimniewicza. Pana Andrzeja Sobczaka. Dzięki tym wspaniałym osobom dzisiejszy spektakl wybrzmiał tak jak Wanda Chłodomska pragnęłaby go zobaczyć. Serdecznie dziękujemy. Obok typowych dla przedstawienia scenicznego monologów i dialogów usłyszeliśmy także piękne wykonania znanych kolęd. Zapewne jeszcze długo będziemy wspominać kolędę pod tytułem Maleńka Miłość w wykonaniu Julii Dajworskiej, która świetnie wzbogaciła jasełkowe widowisko. Podczas występu kolejny raz mogliśmy przekonać się, jak bardzo uzdolnione dzieci mieszkają w Międzyrzeczu i ile można z nimi zdziałać, poświęcając im trochę czasu i serca. Thank you.
Mam nadzieję, że młodzi artyści, którzy tu przed Państwem wystąpili, potrafili przybliżyć i przypomnieć chwile, które tak niedawno minęły, właśnie te chwile świąt Bożego Narodzenia, na które zawsze czekamy, spędzamy święta w rodzinie, ze swoimi znajomymi. Dlatego też i tu zaprosiliśmy właśnie tych najbliższych naszych gości, rodziców, przyjaciół, którzy uczestniczyli w tym przedstawieniu. Bardzo, bardzo dziękuję Wam, moi uczniowie, wspaniali artyści. No jesteśmy naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Też mam dla Was taką małą, słodką nagrodę, bo jak wszystkie dzieci bardzo lubią cukierki, aniołki, diabły i wszystkie inne, na pewno też, także dołączę tutaj małą słodycz. Ale chciałam Wam powiedzieć, że mamy dla Was jeszcze jedną niespodziankę, ponieważ to przedstawienie już pokazujecie któryś raz. Widziałam Was w szatni, gdzie byście strasznie zdenerwowani. Dlatego za ten Wasz wysiłek, za te długie teksty, te tańce, za to wszystko, za to serce, które włożyliście w to swoje przedstawienie, zapraszam Was na lodowisko. Mam nadzieję, że spędzicie mile czas, pojedziecie ze swoimi wychowawcami, z paniami, które przygotowały to przedstawienie. Nie wiem, czy zechce też uczestniczyć pan Zimniewicz. Mam nadzieję, że umie jeździć na łyżwach, bo będzie no, trochę śmiechu. Ale zapraszam oczywiście też tutaj rodzica. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję panu, dziękuję pani Miłce i oczywiście tutaj też pani Teresce, która była tutaj pomysłodawcą tego przedstawienia. Dziękujemy bardzo. Tak, chciałam tylko przypomnieć, że pamiętajcie Państwo, SP2 to najlepsza szkoła, zdecydowanie. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję Panu Burmistrzowi, że znalazł czas w tym ferworze różnych obowiązków. Dziękuję księdzu, wiem, że jest i z nami Pan ze straży i wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie, są z nami, oglądali. Mam nadzieję, że poniesiecie tą naszą ciepłą myśl do swoich domów, opowiecie, jak to pięknie potrafi szkoła podstawowa, a w niej uczniowie przygotować przedstawienie. Dziękuję Państwu i życzę jeszcze udanego, przyjemnego wieczoru. Dziękujemy.